17,5 minuty po godzinie 9. No dzisiaj trochę inaczej. Dzisiaj jestem sam, ale dostałem pozwoleństwo od samego Michała, więc spróbujmy. Znacie to powiedzenie, kiedy krąży ono, gdy już znajdujące się do tej pory w opozycji siły polityczne dorwą się już do władzy. No i co oni wtedy mówią? No tak samo powtarzane jest to wtedy, kiedy następuje tak zwana wymiana pokoleniowa. Wchodzi sobie nowe pokolenie na miejsce starego pokolenia. I co oni mówią? Teraz pip! My! No to teraz tak samo ja powiem. Teraz pip! Ja! No i jedziemy. A wiecie, jaki jest dzisiaj dzień? I nie mam tutaj na myśli poniedziałku, tylko dzień podłości. Można by rzec, że co niektórzy taki dzień obchodzą codziennie. No na przykład ja się do takich osób zaliczam, no ale zostawmy to i zajrzyjmy dalej. Zastanawiam się, czy tacy ludzie mogą dzisiaj świętować podwójnie. Ale teraz już całkiem poważnie będzie, jeśli idzie o wszelkie podłości, to jest pewna grupa, która przebija pod tym względem absolutnie wszystkich. I nie mam tutaj na myśli polityków, ale wszelkiej maści telemarketerów, którzy potrafią wyzwaniać do nas pomimo permanentnego zbywania. Ileż to razy mówicie, proszę zadzwonić później, nie mam czasu. I tak jak mówi się do człowieka 20 razy to samo, że nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu, no to powinien się domyślić, prawda? Że już nigdy nie znajdziecie dla niego czasu, ale nie, oni będą dzwonić. I ja wiem, że powinienem też ich bronić, bo sam kiedyś nich byłem. No i oni też, pomimo tego, że mają tak zwaną klauzulę sumienia, łamią ją, bo często wciskają wam rzeczy, w które sami po prostu nie wierzą. No i za to powinniśmy ich podziwiać i chociażby za to powinniśmy od nich czasami coś brać, no ale nie. I szczerze mówiąc, to jest jeszcze pół biedy, kiedy mój operator próbuje mnie namówić na jakąś tapetę na telefon za 5 zł plus VAT. Albo kiedy różnego rodzaju parabanki dzwonią i wymyślają sobie różnego rodzaju okazje. A to wszystkich świętych, weź pan pożyczkę. A to święta, weź pan pożyczkę. A to komunia, weź pan pożyczkę. Chociaż, no nie mam nikogo, komu miałbym prezent komunijny podarować. Ale to nieważne, proszę pana. Kupi pan coś dla siebie. No ale proszę pani, ja już w komunii dawno temu byłem. Ale to nic, no zrobi pan sobie jakąś dodatkową tutaj okazję i będzie pan mógł sobie poświętować. No w każdym razie powodów do tego, żeby zaciągnąć pożyczkę nie brakuje. Ale to jeszcze nie jest takie najgorsze. Najgorsi są ci tak zwani dobrzy pasterze, którzy chcą nas nakarmić. Oczywiście nie za darmo, bo na świecie nic za darmo nie ma, o czym za chwilę jeszcze powiemy sobie. Trzeba tylko przyjść na arcyciekawe spotkanie, podczas którego istnieje niepowtarzalna okazja zakupu super, hiper nowoczesnego zestawu garnków. A to wszystko za jedyne 5000 zł. Oczywiście nie brakuje ignorantów, którzy śmią twierdzić, że cena jest zbyt wysoka, ale zapewniam, ta kosmiczna technologia warta jest każdych pieniędzy. Oczywiście do tego jeszcze wiertarkę można dostać na takim spotkaniu. No jak tutaj nie pójść? Ale garnki, no to jak nie to, to ewentualnie kołdra za 3000 zł. I taki zwykły śmiertelnik, tak zwany ignorant, mógłby oczekiwać, że płacąc tyle kasy za kołdrę, może oczekiwać od nich chociażby funkcji przytulania zamiast czułego dotyku. No ale nic z tych rzeczy. Przecież nic nie jest warte tyle, co prestiż. I to podobno większe od tego, który daje używanie telefonu z nadgryzionym owocem. Albo picie kawy za 20 zł. Ale jest także druga strona tegoż tej mocy. I często sam nie wiem, czy gorsi są ci, którzy takie rzeczy oferują, czy ludzie, którzy rzeczywiście w nie wierzą. Mam daleko szukać? No proszę bardzo, zajrzyjcie sobie na swoje profile w sieciach społecznościowych. Zobaczcie, co piszą wasi znajomi. Niemal każdego dnia widzę posty pisane przez osoby, które właśnie dostały bon na 1000 zł. Albo co tam, na 2. Bon do znanej sieci, do markowych sklepów odzieżowych. Albo właśnie odebrali teraz przesyłkę, w której jest pudełko z telefonem z nadgryzionym jabłuszkiem na plecach. I to wszystko tylko za to, że udostępnili jakiś post na Facebooku. A niech sobie frajerzy płacą po 3000 zł za taki sprzęt. Ja mam za darmo. Bo przecież na świecie jest wiele firm, które istnieją tylko po to, żeby rozdawać ludziom prezenty. Takie tam dobre duszki. Ja wam dzisiaj powiem, drodzy państwo, w dzień podłości, powiem podle. Dobre duszki nie istnieją. No i teraz brakuje kogoś po drugiej stronie, kto coś by mądrego wreszcie powiedział. 21,5 minuty po 9.